Stworzenie świata. Na początku istniał tylko Bóg. Było ciemno i cicho. A potem Bóg postanowił stworzyć świat. Pierwszego dnia stworzył niebo i ziemię. Ziemia była pełna wody, a niebo było ciemne, dlatego Bóg stworzył jeszcze światłość i oddzielił ją od ciemności. I tak powstał dzień i noc. Stworzenie nieba i ziemi zajęło Bogu jeden dzień. Drugiego dnia Bóg stworzył wodę, ogromny ocean o spienionych falach, a część wód wzniósł na sklepienie i utworzył chmury, z których pada deszcz. Poświęcił na to cały drugi dzień. Następnie tak przemieścił wody, żeby powstał suchy ląd i stworzył rośliny. Wszystkie trawy i kwiatki, a także smukłe drzewa. Drzewa, które szumią na wietrze i tworzą zielone lasy, pachnące żywicą i jagodami. Tak pracował przez cały dzień trzeci. Następnego dnia przyszła kolej na słońce, księżyc, gwiazdy i inne ciała niebieskie. Bóg stworzył słońce, ogromną, gorącą kulę, która świeci tak mocno, że nie sposób na nią patrzeć, nie mrużąc oczu. I słońce rządzi dniem. Rano wstaje i wędruje po niebie, by wieczorem zajść i ustąpić miejsca nocy. Nocą zaś rządzi księżyc, czasem gruby i pyzaty jak srebrny pączek, czasem cienki jak mały rogalik. Bóg stworzył też gwiazdy, by noc była piękna jak aksamitna suknia balowa królowej. Piątego dnia Bóg stworzył ryby w wodzie, a w powietrzu ptaki o kolorowych piórach. Tak minął mu dzień piąty.